Nie witam, to ja, Adam Razik, po jakimś dłuższym czasie. Witam Was ponownie, moi drodzy widzowie i ci, którzy są tu nowi i ci moi starzy, już stali widzowie. Dziękuję Wam wszystkim za tym, którzy byli na moim wernisażu, odwiedzają moją wystawę, zapraszam na nią i będę jeszcze w trakcie malowania o niej opowiadał. Natomiast dzisiaj szybciutko, bo mam przed sobą takie płótno, na którym chcę. Dostałem takie zamówienie na obrazki malinistyczne, takie dwa jakieś obrazki malinistyczne, dlatego chcę ten temat Wam pokazać, jak malować przy okazji, a co prawda planowałem, że będzie tutaj jakiś, tym razem już będą jakieś postacie, że jakiś będzie portret, będzie coś się działo innego, coś odmiennego, natomiast no, może ten temat jest też na tyle odmienny, że jeszcze tego nie malowałem, a dlatego dzisiaj taki obrazeczek. Będzie taka łódka, na tym pierwszym planie to ją namaluję. Będzie mniej więcej taki kształt miała. Też jak Wam opowiadałem, mamy oczywiście akrylem, formacik malutki, znaczy mały, 40x30 cm. I dzisiaj taki, że tak powiem, szybki obrazek właśnie morski, taki marynistyczny jak tak zwany. I cóż, zacznę od jakichś takich tutaj, od wstępnego rysunku. To będzie gdzieś linia tego umownego horyzontu i to morze. Tu gdzieś będzie, bo to będzie ta linia brzegowa, że tak powiem, ona będzie tutaj tak przebiegała gdzieś tam się ten, no trochę za ostro tutaj przyjechałem tą czernią. Ale no zobaczycie, tu gdzieś jakiś taki będzie wylewka tego morza. No i bardzo prosta kompozycja, tak? I tu gdzieś jeszcze pewnie gdzieś tam, bo tutaj będzie ta duża łódka, może ona będzie troszeczkę większa w proporcjach, czy jakoś ją jeszcze zaraz będę zmieniał. Stoi tak sobie na tej plaży. Oczywiście nie martwcie się o ten rysunek, bo jak mówię, pod tym on dopiero wyjdzie przy kolejnych malowaniach. Dlatego tutaj o tym, że tak powiem, o to się teraz nie o to nie zabiegajcie, nie troszcie, nie przejmujcie tym, że tam widzicie, trochę tych linii, a sam nie wiem, jak się ten kształt tutaj zakończy. Wiem, że ta dolna część będzie taka czarna, jak tam wysmołowana, czy czymś tam wyczerniona, tam nie wiem, zakonserwowana przed tym jakimś tam. Tutaj jak na tych łódkach widać, to są takie jakieś tam wiatrem będą szarpane te. Będzie tutaj jakaś gra tych chmur i właśnie o tym zacznę. I tu gdzieś w tle będą jakieś, tu będzie jakaś tam kolejna łódeczka gdzieś tam dalej i tu mniejsze. I gdzieś tam jeszcze na tym będzie widać coś tam. I takie będzie taka główna kompozycja. Także zrobiłem to takim cienkim pędzelkiem, już biorę. Mam tutaj dużo niebieskich farb jakichś tam. No wszystkie farby jakich używam, także to Wam też zachęcam do malowania i wyciskania wszystkich farb. Dobra, będę pokazał paletę, chociaż nie powinienem tego robić, bo jest nieprofesjonalnie przygotowana. Moja paleta wygląda dzisiaj tak, jest zwykłym kartonem, ale Wam radzę w ten sposób robić paletę. Postanowiłem w ogóle opowiadać Wam na podstawie. Postanowiłem troszeczkę zmienić, że tak powiem, i ten kanał ma naprawdę być malowanie krok po kroku. Chcę Was uczyć, poradzić, jak malować. Ktoś mi powiedział, że mam się nie bać tego słowa, że uczę, bo jeżeli to ma jakiś tam dawać efekt i macie z tego korzystać, no to dlaczego tego nie nazywać nauką, tak? Dlatego nie będę się tego słowa teraz już bał, będę mówił, że uczę. Czy tam z tego można poradnikowego kanału korzystać, czyli te porady mają służyć tylko do tego, żeby się uczyć. Profesjonalnie pozwolona paleta. Aha, jeszcze powiem Wam o jednej rzeczy, że będę mówił o tym, będę odcinki zawsze jakimś tematem. Dzisiaj może powiem właśnie o palecie i o tym, jak obraz zaczynać. Będzie jakiś zawsze ten temat przewodni będę chciał wyznaczać i będę go wpisywał w tytuł. Czyli na przykład dzisiaj będzie tam dodatkowa napisze paleta i chociaż ona nie jest, jak powiedziałem, profesjonalnie przygotowana, ale może z tego skorzystacie. Powinna wyglądać w ten sposób, że paleta powinna być zagruntowana, tak jak płótno. Płótno jest zagruntowane tym gruntem, który nie pozwala na to, żeby przeciekała farba przez płótno i przebijała na drugą stronę, tak?
Czyli to jest ta warstwa gruntu. Ja kupuję pod obrazia gotowe. Wy pewnie też, jeżeli robicie, to musicie go zakleić, najpierw ten płótno zakleić, a później tam nanieść grunt. O tym też mogę powiedzieć, bo też was tego mogę nauczyć, jak to się przygotowuje, bo kiedyś od dawna, od kiedy zacząłem malować, sam sobie takie podobrazia przygotowywałem, sam je gruntowałem, zaklejałem i tak dalej. Dlatego o tym też powiem. Paleta powinna być, jeżeli to jest na przykład karton, czy jakaś płyta pilśniowa, czy to może być jakaś klejka, jakiś nawet kawałek pleksji. No pleksji to nawet nie trzeba, chociaż na przykład biała pleksji, jakieś tworzywo właśnie, czy jakaś folia, to zawsze... Jeżeli w przypadku pleksji czy folii, to zawsze fajnie by było mieć pod spodem jak coś białego, na czymś białym położyć, żeby po prostu mieć odniesienie do tego. Bo mieszając farby na palecie, powinna ona być, po pierwsze, nie wchłaniać, nie wsiąka, ta farba nie powinna wsiąkać w paletę, a po drugie, powinna być w kolorze takim, jakim malujecie na płótnie, żeby mieszając te farby na palecie, żeby od razu mieć jak gdyby kolor, który będzie mieszany na białym podłożu, czyli tak jak będzie wyglądał na obrazie. I to jest ważne w palecie, dlatego moja jest nieprofesjonalna, bo jest w pośpiechu przygotowana na kawałku jakiegoś zwykłego kartonu. Ma o te podkład taki, że już tam była używana i wcześniej są fragmenty, na których widzicie, te farby wycisnąłem i tu są wycisnąłem różne kolory na tych już wyschniętych, przeschniętych, wcześniejszych miejscach po mieszaniu farby. I widzicie, mam dużo bieli, znaczy akurat w tym przypadku na takie jedno posiedzenie wystarczy. Dwa rodzaje żółci, pomarańczowy, chociaż wydawałoby się, że będzie morski temat, to będzie dużo niebieskiego, ale jest i czarny, jest i ultramaryna, błękit, jakiś jeden, drugi błękit. Tu jest ultramaryna, tu jest błękit. Tu jest ultramaryna, tu jest błękit jeden, jakiś tam kobaltowy, drugi jest jakiś tam pruski, tu jest chyba jakiś marsowy czy jakiś inny, tu jest czerń, oranż jeden, cynober, znaczy nawet karmin chyba nie no to jest jakiś oranż, tutaj jest taka żółć chromowa, żółć cytrynowa, zieleń taka weroneza, zieleń chromowa i jeszcze tam inny kolor, po prostu jakby to policzyć, to mam tutaj 12 albo więcej kolorów wyciśniętych i to wam też radzę, że nawet jeżeli kolor... Nie musicie dużo ilości tych kolorów wyciskać, ale zawsze to warto, bo odrobina koloru na przykład do niemieckiego dodana tam jakiegoś innego może nam złamać kolor, żeby ten kolor nie był... Dobra, koniec gadania. Troszeczkę powiedziałem o palecie, żeby ona była właśnie najlepiej na biało zagruntowana, najlepiej ją często zmieniać, najlepiej, żeby właśnie nie wchłaniała farby, czyli żeby była właśnie już jakoś tam... Teraz będę zaczynał malować, zakładać duże płaszczyzny tego obrazu i będę mieszał na przykład kolor biały z odrobiną jakiegoś tam błękitu. Mieszam to w ten sposób, że gdzieś tam na granicy tego bieli, że mogę zawsze pędzlem zaciągnąć na tą biel i dodać jej. Mogę dodać, maznąć na przykład ultramaryny, dodać jej bliżej i po prostu oficie. I teraz mogę mieszać już, namieszałem jakiś kolor, który mi odpowiada, który będę mógł położyć i go pokładę na płaszczyźnie obrazu, tak? I go rozcieram, dodaję, mogę zamoczyć pędzel, zamoczę w wodzie, troszeczkę go tam znowu przejechać na palecie i znowu go położyć na płaszczyźnie obrazu, gdzieś tutaj, o. Powiedzmy, że mam taki odcień niebieskiego. Teraz do tego chcę dodać, na przykład maznę teraz ultramaryny, dodam, przyciemnię go, dodam, zamoczę w czerni, dodam i już kolor przyciemniam, tak? Już mam ten odcień ciemniejszy i teraz mogę go spokojnie położyć jako ciemniejszy ten, mogę dodać, zamoczyć go w wodzie i mogę go tam troszeczkę tej wodą, tą wodą rozcieńczyć. I teraz dodaję na przykład ten kolor, który mam, rozbielam, dodaję, przejeżdżam bieli i mam już odcień jaśniejszy i mogę go rozcierać w tym miejscu. Po prostu w ten sposób, tak powiem, używam palety i w ten sposób mieszam kolory na palecie. Powiedzmy, że ten kolor, dobra, jeszcze tutaj dołożę jeszcze bieli, rozetrę, żeby tu, będę tu chciał, o, na przykład w chmury, to jeszcze więcej tej bieli dodam. Jeszcze bardziej tutaj, o, prawie, że jest prawie biała, znaczy biała, ale tak tylko lekko podbarwiona tym błękitem. I rozcieram, coś tam będzie, jakieś tam chmury. Trochę, myślę, że troszeczkę pewnie będzie to wolniej szło to moje malowanie, natomiast może więcej z tego skorzystacie. I w ten sposób mam już jak gdyby położony, założony ten, prawie, że ten, tą powierzchnię tego nieba. Co prawda chciałem
on będzie, to nie jest jeszcze to, co chciałem, bo on będzie, teraz, o, może wezmę, jeszcze nie wydusimy mojego karminu, tego, bo ten odcień, zaplanowałem sobie, że ten mój odcień tego błękitu nieba będzie taki bardzo, kurczę, jak się to, ten mam karmin, bo nie mogłem znaleźć z tych polskich farb, ten My Mary, ten włoski karmin. I go tutaj przy obok ultramaryny jeszcze wycisnę tego karminu, żeby mieć pewność, że ten odcień będzie fioletowy, taki jak chciałem. Biorę pędzel też taki szerszy, znaczy szerszy, no w miarę szeroki do takiego formatu obrazu. Dlatego i teraz będę chciał takie chmurki na tym za chwilę, o, niebieski z pomarańczowym, już tu mieszam jakimś fioletem, dodaję lekko bieli, rozbielam i robię odcień, już on jest inny. W odcieniu jest teraz zbyt ciemny, jednak nie umiem tak pokazywać i dużo mówić. I o, teraz przy tym ty namieszałem taki prawie brudny, bo on będzie, jak chciałem tutaj zrobić takie niebo, taki pochmurny dzień, będzie bardzo takie roz... będą tam jakieś prześwity tylko tego błękitu, ale głównie to będzie taki właśnie stonowany, jakiś taki bardzo, jak to powiedzieć, no takie niebo zachmurzone, tak? Że to nie będzie takie czyste niebo w jasny, słoneczny dzień, tylko raczej takie będzie, o, to jest troszeczkę błękitu, trochę tam tylko dalej mieszam w tym obrębie, o, widzicie? Mieszam na palecie w ten sposób, dodaję tego gdzieś tutaj, trochę muszę to porozcierać, bo jednak ta płaszczyzna nieba będzie raczej taka, o, i linia horyzontu, gdzieś tu się kończy, do niej dojeżdżam, ucieram właściwie prawie, że pędzel o to. Troszeczkę to będzie przesychało, a ja będę dodawał jakiś smug i tak dalej, żeby to niebo było ciekawsze, żeby nie było, będę po prostu tego ścierał, żeby, o, tu mam jakiś fiolet. Okej. Okay. I od razu jakby muszę kontrolować i teraz starać się, no tutaj tak podbarwiłem jakimś fioletem i już to, no, ale od razu kładę teraz, czyli muszę skontrastować, jeżeli tu jest, mam ciepło, ciepły ten fragment tego blisko, no, przy linii horyzontu tego fragmentu nieba, to ten od dołu jak gdyby, zaraz ten pędzel sobie gdzieś tam z boku jeszcze położę, bo on może mi się przydać do tej części tej górnego, no tej fragmentu górnego tego nieba, ale jak już położę tą część dolną i teraz na tej dolnej części, czyli przygotowałem sobie farby, ten pędzli, mam zbyt tu mało widzę, a powinienem to mieć już na podorędziu, że tak powiem. I teraz będę chciał nakładał na tą dolną część. Tu gdzieś będzie prześwitywało tam jeszcze ten. Dobra. Ta dolna nie będzie ciepła, tylko będzie taka z błękitem. O, widzicie, tu jest taki błękit, bardzo ciemny. Rozbieram go. Jeszcze jest za ciemny. Jeszcze, o, taki. Jest nawet prawie. Takiego jakby paryskiego tutaj dodam i teraz dodawałem tych bieli, o, rozbieram, to już taki jest odcień chłodny błękitu, nawet troszeczkę moim zdaniem zbyt brudny, no ale na razie spróbuję, jak to będzie wyglądało, no na pewno trzeba go będzie rozjaśnić, on nie jest tym, czego oczekiwałem, co chciałem zrobić, no ale już jest ta różnica między tym a tym, będzie tylko można rozjaśnić, dodać jakąś tam linię tego, ale on też się pojawi tutaj w tych murach, w tych przyciemnieniach zaraz, o, i tu sobie tutaj mogę w ten sposób tam pododawać tego błękitu takiego brudnego, powiedzmy do tych zachmurzonego nieba, nie wiem, nie kontroluję tego w sensie takim, że tam nie mam zamierzonego tego układu tych chmur, on powinien mi wyjść z samego tego mojego malowania. Teraz to rozbielę do trochę mało bieli, o, tutaj troszeczkę jakieś bielą przetrę, gdzieś tam dodam, po prostu te fragmenty, gdzie jest jeszcze płótno, to sobie podokładam. O, i w ten sposób sobie tak, o, już się zrobiło ciekawie, zrobiło się w ten sposób dosyć, no jakieś tam są te przetarcia i na następnym jakby wejściu, w następnym podejściu będę już miał jakiś punkt wyjścia do tego, żeby pobawić się w tą to malowanie tych chmur, żeby to było interesujące, plastyczne takie. Dobra, teraz zrobię jeszcze tę część, żeby oczywiście, żeby tutaj
tam z czasem jestem ok. Bier prawie całą zużyłem. Tu będzie o. Które mi zabrakło tej bieli. Szybciutko muszę do końcówką tej mojej wielkiej bieli. Tu ją dołożę. I będę chciał. Teraz w tym, że tak powiem, podejściu mam jeszcze tam 5 minut na to, żeby. O, żeby skończyć. Teraz tutaj na rogu taki rozbielony błękicik zrobiłem. Jeszcze powróciłem go żółtym. Ja powiedzmy, że o, tutaj będzie taki tylko prześwit tego morza, które to będzie się odbijało jakby tej najpłytszej części. O, powiedzmy, że o, w ten sposób. Nie wiem, czy to widzicie. Na razie uwierzcie mi, że to tak powinno być. W ten sposób, znaczy, taki jest mój zamysł. I to jeszcze to bardziej będzie rozświetlone. Tu będą jakieś tam prawie, że te na brzegu te białe linie tych, a to jeszcze dodam tego, a tu będzie, tu może, tutaj będzie ta część z falami, tutaj ta najbliższa, tak, zaraz będę to uzupełniał, że tak powiem, tu, a tu będzie już plaża, czyli tu już będę mógł, ale to nie zrobię żółtego, to znaczy żółty to będzie w tym, ale to jest taki zielono-szary, troszeczkę czerni, troszeczkę żółty, no to zrobiłem znowu za takie góry mi się to zrobiło. Ale próbuję, o, coś takiego, jakąś taką szarość, to położę, na razie ją rozetrę, tylko żeby po prostu zakryć płótno. Będę to, ale to będzie podstawą, jakby takim podkładem pod to, co tutaj się będzie działo, co będę mógł z tym dalej zrobić. O, troszeczkę tutaj maznąłem to, roztarłem z jakimś tam sąsiednim tym na palecie, który miałem jakiś prawie fioletowy, to też nieraz się przydaje na palecie, jak mieszam to, co miałem w sąsiedztwie. No i tutaj na razie to po prostu tak zakryję, o. W ten sposób, nawet teraz rozwodnię to, żeby to nawet, jak mi tam coś... Po prostu, żeby tylko to zakryć. O, i mam pierwszą część tego. I teraz najważniejsze, znaczy najważniejsze. I teraz zrobię jeszcze to najważniejsze, najciemniejsze momenty tego obrazu, czyli to jest ten... Widzicie, nie używam czerni, użyłem czerni z fioletem, taki mam głęboki fiolet, który tutaj namieszałem. I w ten sposób, nawet maznę tej czerwieni, dodam do tego, żeby to czerń, żeby nie była czernią taką czernią, tylko żeby to było bardziej malarskie, żeby to było po prostu gdzieś tam może być w fragmencie tej czerni troszeczkę widocznej, ale żeby to nie było takie, no to będzie gdzieś tam przebijało, ale to przebijało, znaczy przebijało, to będzie się odbijało od tego, tu jest ta linia tego jakby tam ten środek tej łodzi i tu będzie na pewno coś tam z bielą dołożę tego jakiś tutaj zrobię taki światełko na tym położę, żeby troszeczkę ten kształt mi tutaj się, że tak powiem, przesunął i coś tam, jakieś szczegóły, jakieś detaliki tu jeszcze, wiecie, dodam, żeby to wyglądało jakiś tam jakiś sznurek, sznur zwisający tam, czy linka, coś tam, żeby to było interesujące. W obrazie musi być i płaszczyzna obrazu, jakiś tam, że tak powiem, jak powiedzieć, w tym przypadku płaszczyzna nieba, płaszczyzna jakiejś tam plaży, tego morza i tak dalej. Natomiast musi też być detal, musi być tam jakiś o, tu na tym będzie jakaś tam tabliczka, tu będą te, pamiętacie o tych, co na początku malowałem, tu będą te takie boje od tych, tu gdzieś będzie tam łopotała ta chorągiewka, tu będą jakieś tam przeploty tam te takie wystające. Tutaj będzie cały rysunek. Ten na razie najważniejszy jeszcze kolor, bo tutaj jeszcze kontrastowo do tego ta włóczka będzie taka żółta. Będzie żółć i troszeczkę takiego jajeczka z żółtą taką. O, mieszam żółtą jedną z drugą, żeby to nie było, tak jak mówiłem, żeby to nie było prosto z tuby. I to będzie w tych takich ciemniejszych miejscach taki żółty. Boję się tutaj, że tutaj będzie mi się ten żółty rozmazywał, bo trochę za wcześnie ten rysunek tutaj niepotrzebnie to tak zrobiłem, ale już cóż, nałożę, a później zobaczymy, będę tam dodawał. O, i w ten sposób ta łódka będzie, widzicie, parę maźnięć, parę tych, mam już zaznaczone, już mam właściwie cały plan tego obrazu, jak to będzie wyglądało i teraz będę dodawał koloru, będę bawił się w chmury, będę się bawił tu pobawię się w odbicie tej łodzi, tu to jeszcze głów, oczywiście koloru wysmakuję, żeby to nie było... troszeczkę dodam bieli, troszeczkę dodam taki żółci cytrynowy i będę zobaczyć, jak to fajnie wyjdzie, taki obrazek.
To jest prosty obrazek, popatrzcie, 20 minut, nałożyłem już wszystko, zrobiłem, no co prawda format jest mały. I popatrzcie, będą łódki tam, gdzie też gdzieś tutaj, powiedzmy, dobra, najpierw może tym małym pędzelkiem, jak już to zrobiłem, on mi w gardle, ten uznak zaschł. Tu będzie gdzieś tam w oddali stała kolejna taka łódeczka, już bardziej tam mniejsza, tak? I tam gdzieś jeszcze, aż tam gdzieś coś tam, łódeczki stoją. Aż do końca, a tu będzie na końcu tam linia horyzontu, zmiuteńka, tutaj już się w detale takie pobawię, później tam. Na razie to, o, gdzieś tam wyjdzie, gdzieś tutaj.